czadach, oczywiście, że byłem. Dotknąłem też połonin niebieskich, ale dla mnie z gór najpiękniejsza nazywa się Rysiek Krzeszewski. Ale dla mnie z gór najpiękniejsza nazywa się Rysiek Krzeszewski. Wiele ścieżek nogawicą już zamiódł, szukał siebie też za oceanem. Dziś na stokach owce wypasa, mówi, że lasy wszędzie są te same. Przy otwartym ogniu siedzimy, w bruzdach rąk Ryśka taje poemat. Robotę przy stadzie objaśnia, a ja dziwię się, jak ludzki to temat. Sześć sztuk wzięły wilki tej wiosny, wilki rżnęły, stado milczało. Człowiek chodzi przy tym karmi i poi, a tryk beknąć w swej sprawie się boi. Człowiek chodzi przy tym karmi i poi, a tryk beknąć w swej sprawie się boi. Ja widziałem już takie milczenie i nie wiem, czy to instynkt, czy strach, czy to filozofia pokory, czy samobójstwo, bo można i tak. Mówisz, Ryśku, że miałeś już ochotę tę chudobę zawiesić na hak. Ale myślę, że dla ciebie to za łatwe i tłumaczysz się przed sobą jakoś tak. Nie dla zbytku, lecz żeby było godnie, na swą miarę sam zbijałem tratwę. Twardy luksus, więc w kość się nieraz bierze, lecz zostanę jeszcze prosty, tu napadnie. Twardy luksus, więc w kość się nieraz bierze, lecz zostanę jeszcze prosty, tu napadnie. W Bieszczadach oczywiście, że byłem. Dotknąłem też połonin niebieskich, ale dla mnie z gór najpiękniejsza nazywa się Rysiek Krzeszewski.